Między innymi tym tematem zajmiemy się już teraz. Ze mną goście Zbigniew Konwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A w Sejmie Jerzy Jachnik, poseł Kukiz 15. Witam. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. I zacznę od pytania do pana, do Sejmu. Jak pan ocenia działanie rządów w tej sprawie, w sprawie tego już tak zwanego ultimatum Timmermansa? Znaczy tak, no premier Szydło w pewnej części ma rację. Bo proszę państwa, jeśli Komisja Wenecka zaleca nam zaprzysiężenie niezaprzysiężonych trzech sędziów, no to w tym momencie mamy 18 sędziów, a to jest niezgodne z konstytucją. Zatem my musimy myśleć o tym, żeby problem rozwiązać. Niemniej jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że problem roczny walki o Trybunał to jest walka o swojego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chce go mieć i Platforma z Nowoczesną i chce go mieć PiS. I trzeba to po imieniu nazwać. Bicie piany w tym zakresie jest niepotrzebne. Poseł Zbigniew Konwiński. Chodzi o to, że mamy w Polsce trójpodział władzy. PiS nie rozumie trójpodziału władzy. Mamy podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. I PiS, ani żadna władza wykonawcza, nie ma prawa ingerencji w kompetencje władzy sądowniczej. Pan poseł wspomniał o Komisji Weneckiej. No to minister Waszczykowski zaprosił Komisję Wenecką do Polski. Komisja Europejska teraz wydała też zalecenia. No tak jest, że Parlament Europejski, Komisja Wenecka, Komisja Europejska, przygniatająca większość konstytucjonalistów mówi jedno, a PiS mówi drugie. Mówi, nie będziemy przestrzegać prawa. Nie było potrzeby, panie pośle, żeby prezydent w godzinach nocnych musiał zaprzysiąść trzech tych sędziów, którzy zostali wybrani ponadplanowo. My niczego nie oczekujemy. Jest spór o Trybunał, pan mówi spór o prezesa Trybunału Konstytucyjnego. My oczekujemy przestrzegania Konstytucji. Wałęsa mówił, że nie można być trochę w ciąży i tak samo jest tutaj. No nie można trochę przestrzegać prawa i trochę prawo łamać. Premier Beata Szydło mówiła również, że ta opinia, te uwagi Komisji Europejskiej są oparte na przesłankach politycznych, a nie merytorycznych. I to jest pytanie do posła Jachnika. Jak pan ocenia to działanie, te argumenty podawane przez Komisję Europejską jako polityczne? Znaczy one są częściowo, były merytoryczne, częściowo nie. Zresztą myśmy zaraz na początku podawali możliwość rozwiązania. Ale muszę się odnieść do słów pana posła, który jest w studio. Panie pośle, czy pan wierzy w to, że państwo polskie było państwem prawa? Od 27 lat jest państwem bezprawia. Wie pan, my mamy inne spojrzenie na działanie prawa. Ja mam to praktyczne w osobie, która się tuła od 16 lat po sądach i jest okradany przez sędziów i prokuratorów w Polsce, a pan mówi o państwie prawa. Ja się z tym nigdy nie zgodzę. To się pan może nie zgadzać. Ja mówię o trójpodziale władzy, który mamy zapisany w Konstytucji. No pan się może z tym nie zgadzać. To powiem panu, że dziwne miejsce pan zajmuje, jeżeli pan się z tym nie zgadza, bo pan na Konstytucję składał ślubowanie poselskie. On służy tylko jednej stronie, a on ma służyć obywatelom. Panie pośle, poseł Konwiński, w takim razie jak powinno może wyglądać, jak powinna wyglądać odpowiedź strony rządowej, ponieważ słyszymy, że pani premier mówi o tym, że będzie realizowała te założenia, czy te wskazówki, które są zgodne z interesem państwa polskiego. Jak pan interpretuje takie słowa? Nie z interesem państwa polskiego, tylko z interesem politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Tylko i wyłącznie o to chodzi. To nie ma nic wspólnego z interesem państwa polskiego. PiS tak sobie trochę uzurpuje, że państwo to PiS. Po prostu trzeba przestrzegać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, opublikować wyroki i dopuścić zaprzysiąc trzech legalnie wybranych w poprzedniej kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj żadnego kompromisu z naszej strony nie będzie i być nie może, bo tak jak powiedziałem, no, albo jesteśmy państwem prawa, albo państwem prawa nie jesteśmy. Pani premier i pan prezydent prostą drogą zmierzają pod Trybunał Stanu. I już nigdy nie zabraknie 5 głosów, żeby kogokolwiek z PiSu, kto na to zasłużył, przed Trybunał Stanu postawić. Ten temat zamykamy. Przechodzimy teraz do kolejnej sprawy. Wdowa chce 5 milionów złotych i renty dla dzieci. Beata Gosiewska domaga się kolejnych pieniędzy. Po śmierci Przemysława Gosiewskiego polityk zginął w katastrofie smoleńskiej. Posłanka w Parlamencie Europejskim i wdowa po Przemysławie Gosiewskim mówi, że mieszka w małym mieszkaniu i nie stać jej na zajęcia terapeutyczne dla córki, która jest dyslektyczką. Dodatkowo wnioskuje o wyrównanie renty dla swoich dzieci w wysokości 72 tysięcy złotych i comiesięcznej wypłaty świadczeń 2 tysięcy złotych. Beata Gosiewska twierdzi, że gdyby nie katastrofa smoleńska, jej mąż mógłby być aktywny politycznie jeszcze przez 21 lat.
co wniosłoby do domowego budżetu ponad 3,5 miliona złotych. Do tej pory europosłanka PiSu i jej rodzina otrzymały od Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości 750 tysięcy złotych. Wypłacono im również jednorazową pomoc od rządu 40 tysięcy złotych. Ponieważ Gosiewski w dniu śmierci był czynnym posłem, również Kancelaria Sejmu wypłaciła 100 tysięcy złotych. Dzieci Gosiewskich dodatkowo dostają comiesięczną rentę w wysokości 4,5 tysiąca złotych. Ta sprawa wzbudziła kontrowersje, wiele komentarzy, wiele słów krytyki posypało się w stronę europosłanki Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do posła Jerzego Jachnika. Panie pośle, jak pan ocenia takie działanie, czy taką roszczeniową postawę europoseł Gosiewskiej? To znaczy, panie redaktorze, no sytuacja jest tego typu, że każdy ma prawo wystąpić. To jest inna sprawa, czy sąd zasądzi. To i ja nie jestem pełnomocnikiem pani Gosiewskiej i nie będę tej sprawy oceniał. Ale może pan się zgodzi, pan się nie zgodzi z taką argumentacją. Nie, ona się prywatnie może nie podobać, ale takie są jej uprawnienia. Poseł Konwiński? Takie jest właśnie polskie prawo. Znaczy, pani Gosiewska jest europosłanką. Karierę polityczną zbudowała to na nazwisku, trzeba powiedzieć, męża, który był popularnym w środowisku Prawa i Sprawiedliwości politykiem. Jeszcze poprzedni rząd, jeden z poprzednich rządów, rząd Donalda Tuska, przyznał dzieciom tych, którzy stracili życie w katastrofie smoleńskiej, specjalną taką rentę w wysokości 2,5 tysiąca, zdaje się, złotych. Dodatkowo były te świadczenia również wypłacane przez ZUS, więc nagle po 6 latach pani europoseł, która no, sporo jednak zarabia, bo europoseł sporo zarabia, występuje w takiej sprawie. No, też mi niezmiernie trudno o tym mówić, bo to jest na pewno bolesne. Teraz, jeżeli nas też oglądają i słuchają rodziny tych wszystkich innych, którzy stracili życie w katastrofie smoleńskiej. Dlaczego po 6 latach? Co się takiego nagle teraz stało? Trzeba by sobie zadać pytanie. Tak jak powiedziałem, też jest to europosłanka, która zarabia chyba około 50 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wynagrodzenia europosłów. Kończymy naszą rozmowę. Na koniec jeszcze chciałem panom zadać pytanie, które dzisiaj zadawaliśmy w SMS-owej sądzie. To krótkie pytanie już dotyczące innego tematu i proszę też o krótką odpowiedź. Czy Władimir Putin dąży do wojny w Europie? Pytaliśmy dzisiaj, odnosząc się do sytuacji na Bałtyku, do sytuacji na Morzu Śródziemnym, do Iskanderów, można by długo wymieniać, i do tego, co działo się na spotkaniu szefów resortów obrony w Brukseli. Poseł Jerzy Jachnik, jak pan by odpowiedział na to pytanie? Nie, dąży do odbudowy imperium. Poseł Konwiński? Wykorzystuje możliwości, które się pojawiają i w ramach tych możliwości, które się pojawiają, do bólu je wykorzystuje. Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska, Jerzy Jachnik, Kukiz 15. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję. Teraz sprawdzamy, jak odpowiadali nasi widzowie. Czy Władimir Putin dąży do wojny w Europie? Zobaczmy, jaki jest wynik państwa głosowania. 86% naszych widzów uważa, że nie, 14% jest na tak. To jest głos widzów Superstacji. I na rozwiązaniu sądu jak zwykle kończymy raport. Kolejne wydanie programu jutro o 13.40. Już teraz zapraszam, a za chwilę kolejne wydanie Informacji Dnia i Kamila Chlebińska. Do zobaczenia.